Dzisiaj, kiedy wchodzimy do świątyni, widzimy znaki, przyozdobione ołtarz kwiatami, kolor różowy, znak radości. Z czego ta radość wypływa? Jak mówi dzisiejsza Ewangelia, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, abyśmy mieli życie w Jego imię. Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, byśmy zostali przez Niego zbawieni. W dzisiejszym świecie, jak mówi pierwsze dzisiejsze czytanie, nieraz szydzi się z wysłańców Bożych. I to jest dramat człowieka, który w imię wolności czy innych haseł może nieraz odrzucać Boga. A święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu powie, że łaską jesteście zbawieni. Tą łaskę dotykamy i spotykamy szczególnie na modlitwie, kiedy przyjmujemy Boże Słowo, kiedy przyjmujemy Chrystusa w sakramencie pokuty i Eucharystii, kiedy żyjemy Słowem, którym karmi nas Pan. Dzisiejsza Ewangelia stawia takie antytezy. Światło i ciemność, prawda i kłamstwo, miłość i nienawiść. To jest dramat współczesnego człowieka, który nieraz nie potrafi wybierać tych mnóstwie informacji. Nieraz człowiek się sam gubi. Widzę taką jedną rzecz, którymi się, kochani, chcę z wami podzielić. Mianowicie bardzo ważne jest, co czytamy, co oglądamy. Bo nieraz widzę szlachetnych ludzi, którzy mają w sobie wiele nienawiści. I jestem przekonany, że albo czytają niewłaściwą prasę, może niewłaściwy internet, albo złą telewizję. Trzeba wybierać to, co jest dobre. Wtedy nas tworzy. Pan Jezus mówi, i to jest ten czas przejścia z ciemności do światła, z chaosu do Bożego ładu. To jest czas już prawie że wchodzący w święta paschalne, abyśmy budowali w naszym sercu, w naszym życiu i ład prawdy, ład serca, ład sumienia. Wtedy będzie radość paschalna, kiedy Chrystus zwycięży w naszym sercu, w naszym życiu.